Cześć dziewczyny, dzisiaj witam was w lookbooku. Będzie to lookbook z propozycjami zimowo-wiosennymi. Tu będzie tam taką pogodę mniej więcej, jaką my mamy w Anglii. To będą stole, które ostatnio nosiłam, lub które ostatnio nosiłam, lub które miałam w planie założyć w najbliższych dniach. Jakieś inspiracje różne, także będzie, myślę, dla każdego coś fajnego. Oczywiście, tak jak zawsze, mój styl jest po prostu taki, jaki jest, więc noszę to, co lubię i nie każdemu to przypada. Nie do gustu, ale mam nadzieję, że może jakieś małe chociaż elementy wam się spodobają. Także zapraszam was do oglądania. Pierwszy strój dnia to będzie taki strój dnia. To będzie lookbook, ale oszukiwany jak zwykle. Będę tutaj wszystko się przebierać, dlatego że weekend to jest jedyny dzień, kiedy mam dzienne światło i mogę dla was się trochę poprzebierać i powygłupiać przed kamerą. Także dobra, pierwszy strój mam na sobie taki tutaj złoty, jakby gruby łańcuch z Primarka, już bardzo dawno temu. Na pewno go nie znajdziecie, bo on ma około 2-3 lat. Dalej mam bluzkę również z Primarka, takiego nietoperza szarego, którą już też widziałyście. Pokażę wam za chwilę. Mam spięte włosy w tym takim pączku u góry, także tak wygląda moja twarz, makijaż taki, dokleiłam sobie sztuczne rzęsy, żeby po prostu ładnie się prezentować dla was. Teraz wam pokażę, jak wygląda dół. Jak widzicie, to jest taka ta bluzka z przodu krótka, z tyłu dosyć długa. I na dole mam leginsy, zaraz wam je pokażę. Na wierzch zakładam kurtkę, którą znacie z ostatniego haulu. To jest kurtka, taka płaszczyk szary z River Island. Ze skórzanymi elementami. Wygląda w ten sposób. I torebkę, pokażę wam najpierw detale. Torebka z Romui. Na takim długim pasku, również ze złotymi jakimiś tam dodatkami. Tak wygląda tutaj góra. Pokażę wam teraz leginsy, które są bardzo, bardzo ciekawe. Jak widzicie, mam na dole leginsy z taką jakby imitacją ognia, płomieni, także bardzo fajne. One są z Romui, są z takiego lajkrowego materiału, mega wygodnego, pasującego praktycznie na każdy rozmiar, bo się strasznie rozciągają i naprawdę są strasznie wygodne, podobają mi się w tym całym looku. I na dole mam buty z Zary, takie ćwiekowane, to są jakby, można powiedzieć, dupesy tych takich Chloe słynnych butów Suzan. One są teraz kupione niedawno, także jeżeli wam się podobają, na pewno jeszcze możecie je znaleźć. Mam nadzieję, że ten strój przypadł wam do gustu. Zostańcie ze mną, za chwilę wracam z następnym. Jestem z kolejnym strojem dnia, znowu bardzo luźny, taki codzienny strój. Rozplątałam włosy, żeby było inaczej. Dzisiaj postanowiłam po prostu dać siebie 100% w tym lookbooku, żebyście miały po prostu inne looki całkowicie, nie tylko strój, ale również włosy, i zmieniłam nawet pomadkę, także mam nadzieję, że wam przypadnie to do gustu. Dobra, mam na sobie kolczyki Forever 21, też jakiś czas temu już kupione, takie z ćwiekami. Włosy mam, jak widzicie, na boku. Bluzkę teraz w bardzo modnym takim tygrysim wzorze. Zaraz wam ją pokażę, jak się oddalę, a najpierw wam powiem, co mam z dodatków. Jeżeli chodzi o torbę, to jest moja torba z Zary, którą głównie noszę do szkoły i są mnie teraz zeszyty. Jak widzicie, jest dosyć ciężka, ale bardzo lubię tą torebkę. To jest chyba jeden z takich moich lepszych torebkowych zakupów. Ona ma również taki długi pasek. Zaraz wam pokażę bluzkę, jak wygląda niżej. Wygląda w ten sposób, ma trochę taki męski krój. Już go chyba wam też pokazywałam. Ma tę brązową jakby skórę na górze. I jest też taki trochę dłuższy. Taka kurtko, płaszczyk, coś takiego, tak to wygląda. Też taki trochę grubszy niż ten z River Island, ale też nie jest bardzo, bardzo gruby. Także tak on wygląda i jeszcze wam pokażę buty. Buty, które mam na sobie, to są takie czarne, jakby a la traperki, na takim beżowym, kauczukowym obcasie z beżowymi sznurówkami. Tak wyglądają. Kupiłam je w New Looku chyba, ale to też już nie w tym roku, tylko chyba dwa sezony wstecz, ale są mega wygodne, nie są bardzo wysokie i naprawdę są super, super wygodne i trochę takie bardziej może eleganckie niż te wszystkie płaskie buty, które noszę. Tak wygląda całość. Mam nadzieję, że strój przypadł do gustu i do zobaczenia za chwilę w następnym. Kolejny zestaw będzie trochę taki wyjściowo, randkowo, imprezowy. Moja koszula, jak widzicie, jest mega po prostu taka dająca po oczach.
To jest ta koszula taka pomarańczowa z hem-em, bo dzisiaj trochę wygląda jak różowa, ale to jest taki koralowy orange, taki neonowy kolor w każdym bądź razie, także to jest hem-em. Ja mam ją dzisiaj rozpiętą jako trochę taką jakby marynarkę i pod spodem mam zwykły czarny top. Jeżeli chodzi o dodatki, to mam ten taki zegarek w różowym złocie z New Looka i kolczyki, prześliczne kolczyki takie też w różowym złocie, z jakby z kamieniami, z cyrkoniami z Romui. To jest tyle, jeżeli chodzi o nie, jeszcze torebkę. Zastanawiałam się między dwoma torebkami. Mam taką jedną, którą kupiłam z Carbudu, ale wiem, że ona chyba pochodzi z Primarka, bo dziewczyny mi pisały, że mają takie z Primarka. Oczywiście moja nieśmiertelna czarna kopertówka z kolcami też by mogła być, ale już po prostu tyle razy ją widziałyście, że dzisiaj założyłabym pewnie tą. Pokażę wam dalej tą na dole. Mam cekinową spódnicę właśnie. Takie cekiny są w tym kolorze różowego złota. To jest też spódniczka z H&M-ów. Już ją chyba też kiedyś widziałyście. Czarne rajstopy, kryjące, takie w miarę, nie jakieś takie bardzo grube. I na dole mam ciekawe buty. Buty pochodzą z Romui, to są takie jakby aladynki. Nie każdemu to pasowałyby. Pewnie można by założyć to zwykłe czarne moje, te klasyczne szpilki, które zawsze zakładam, aczkolwiek ja lubię czasami coś sobie tak wymieszać stylami i założyłabym pewnie do tego te buty, żeby mi było wygodnie gdzieś na jakieś na przykład drinki z dziewczynami. Wyglądają w ten sposób, to są takie, jak widzicie, śmieszne butki, nie każdemu do tego stroju będą pasować, ale ja lubię, jak mówię, mieszać style, więc jak najbardziej bym je założyła do tego, co teraz mam na sobie. Pokażę wam całość. Tak wygląda mój cały strój. Nie jest aż tak ciepło, więc musiałabym pewnie coś na wierzch zarzucić i myślę, że ten mój beżowy płaszczyk byłby dobry na to do założenia na wierzch przez drogę, żeby nie zamarznąć. Pokażę wam, jak by wyglądała z płaszczykiem, to jego spokojnie przez drogę narzucić na całość. To jest no, kolejny strój, za chwilę będę z następnym. Mam nadzieję, że wytrzymacie i zostaniecie ze mną. Kolejny strój, znowu mnie dzisiaj naszło na jakieś takie wyjściowe klimaty, bardziej imprezowe niż codzienne. Pokażę wam coś trochę nie za bardzo zimowego, bardziej wiosennego, ale dzisiaj u nas za okna jest prawdziwa wiosna, jest 15 stopni, także naprawdę mam humor bek najbardziej wiosenny, już chcę odejść od tych zimowych ciuchów. Dobra, także zaczynamy. Mam na szyi tą taką jakby obrożę z H&M-u, która jest w takim kolorze znowu tego różowego złota. Z dodatków tym razem ta torebka musiała po prostu tutaj wystąpić. To jest ta taka jakby ćwiekowana czarna torebka z Primarka. Dalej mam na sobie kwiatowy taki żakiet, który wygląda dla mnie trochę jak Zara, coś takiego. Mieli chyba coś podobnego w zeszłym sezonie. Żakiet jest od mojej mamy z Ciucholandu, kolejny łup. To jest taki cienki żakiet, bez żadnych tam zapinań, taka narzutka bardziej. Pod spodem mam zwykły czarny top na ramionczkach, standardowo, które muszą gościć w mojej garderobie. Dalej mam czarne, krótkie spodenki, czarne, kryjące rajstopy, tą, jak mówię, torebeczkę, małą, ćwiekowaną, butki, te takie z Romui, ćwiekowane. Tak wygląda całość, tak jak mówię, może być taka bardziej na jakieś może wyjście, typu właśnie jakaś kolacja, wieczór. Nie jest to jakieś mega eleganckie, spokojnie można to przerobić na dzień, dokładając jakieś takie może większą torbę, troszkę inne dodatki i myślę, że na dzień również będzie fajny zestaw z tej marynarki. Bardzo się cieszę, mama mi ją upolowała za jakieś marne grosze na ciuchach, a ja już widzę, że to będzie jeden z takich kawałków jakby mojej garderoby, bardzo często noszonych teraz, jak przyjdzie nam ciepła pogoda i wiosna po prostu i będziemy chcieli nosić więcej kolorów, także mam nadzieję, że strój wam przypadł do gustu. Włosy mam dzisiaj po prostu takie niesforne, spałam w warkoczu, więc przekładam je z jednej strony na drugą, żeby zmieniać fryzury dla was również, żeby ten look był ciekawy. Mam nadzieję, że ta propozycja przypadła wam do gustu, za chwilę wracam z kolejną. Moja ostatnia propozycja będzie taka, którą można zmienić właściwie z zimowej na letnią. Ja wam pokażę, tylko zmienię właściwie buty, nałożę kurtkę. Jest to taki jeans, totalny look. Nie, jest to taki look totalnie jeansowy, który właściwie ma double denim, czyli coś, co właściwie nie jest
przez niektórych lubiane. Ja lubię ten look, podoba mi się to, nie do końca się podoba każdemu, dlatego że mam na sobie męskie spodnie, męską koszulę w takim męskim mega stylu i tylko właściwie takie delikatne kobiece dodatki jak czerwona pomadka i czerwone szpilki. Także za chwilę Wam pokażę wszystko, o co mi chodzi. Tutaj się poprawiam, dlatego że ta koszula troszeczkę wymięta. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale nie chciało mi się prasować do samego filmiku, bo leżała właśnie z prasowaniem, szybko wyrwałam, a nie chciało mi się już jej prasować, wybaczcie mi. Także dobra, mam ten sam taki jakby obroże z H&M-u, jeansową koszulę, którą zabrałam jakiś czas temu mojemu chłopakowi i już chyba tutaj do mnie po prostu przylgnęła, już po niej nie oddam. To jest taki średni niebieski jeans, bardzo mi się podoba ta koszula. Dalej pod spodem mam zwykły czarny top, standardowo, i męskim stylu jeansy, takie boyfriend jeans, które są, jak widzicie, proste, ja je podwinęłam na dole. Do tego mam buty, jednego nie zapięłam, właśnie teraz zauważyłam, ale to są buty czerwone, takie szpilki z kolcami z Zary, które bardzo mi się podobają, jeszcze nigdy w nich nie byłam. Bo jeszcze jest po prostu za zimno, ale myślę, że jak tak dalej pójdzie, to w marcu już będę mogła w nich śmigać, jak tak pójdzie dalej z pogodą. Tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę jeszcze zooma na buty, bo naprawdę są moim zdaniem tego warte. Tak wyglądają butki. Ja teraz mam, jak widzicie, to jest za piątego, ale ogólnie są takie zapinane na kostce. Mają niski obcasik, mają czerwone, złote takie. Czerwone są zamszowe, złote mają. Dodatki, takie kolce na czubach, co bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że właśnie fajnie to wygląda w zestawieniu z takim jeansowym, męskim look. Tak jak mówię, jest dosyć chłodno, można go spokojnie przerobić na moim zdaniem taki dzienny look, wtedy zakładam sobie dzienny, raczej zimowy look. Założyłabym sobie tą kurtkę z River Island na wierzch i zmieniłam buty, zaraz Wam pokażę, na jakie najlepiej bym zmieniła. Dobra, jestem teraz z kurtką, wersja bardziej już taka na teraz. Mam wszystko to samo co wcześniej, plus inne buty. Buty, które teraz założyłam, są znowu czerwone. To są moje buty z eBaya, to takie w stylu znowu Chloe. Znowu tutaj nie każdemu się spodoba to takie męskie podwinięcie spodni, plus takie buty do tego. Wiem, że wiele z Was po prostu nienawidzi tych butów, ja je uwielbiam. I to są jedne z takich moich ulubieńców na pewno. Tak wygląda całość. Jeansowo, założyłam jeszcze czarną torebkę z Runway. Myślę, że fajnie wyglądają, lubię takie przełamanie stylu właśnie. Taki strój może wyglądać całkiem fajnie kobieco, tak trochę nonszalancko. Mam nadzieję, że lookbook przypadł Wam do gustu. Stroje były różne, niektóre nie były może do końca zimowe, ale tak jak mówię, u nas pojawia się już wiosna, także jest mi strasznie miło nakręcać już takie lżejsze trochę stroje dnia. Co jeszcze więcej chciałam powiedzieć, że postanowiłam nagrać lookbook mówiony, bo chyba takie wolicie. Kiedyś mówiłyście, że wolicie te gadane niż te z muzyką, także dzisiaj jest gadany. Trochę się nagadałam, trochę się poprzebierałam, mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się to szybko zmontować i dodać dla Was. Także do zobaczenia w następnym filmiku, trzymajcie się, pa, pa!